Województwo małopolskie w trakcie trwania pandemii wspiera najbardziej potrzebujących. Mieszkające w tarnowskim domu samotnej matki kobiety otrzymały m.in. maseczki, środki ochrony osobistej i zabawki dla swoich pociech. Dary przekazała Marta Malec-Lech. Paczki zawierają różnego rodzaju środki czystości, środki higieny osobistej, również artykuły dziecięce, takie jak pampersy, oliwki, kremy, są również zabawki, przybory szkolne. Paczki zostały sfinansowane z mojego wynagrodzenia, natomiast materiały z logo Małopolską są tutaj przekazane w imieniu samorządu województwa małopolskiego. Na terenie województwa małopolskiego realizowanych jest wiele inicjatyw w ramach kampanii Dobro jest w Małopolsce – Stop koronawirusowi. Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać o tych osobach najbardziej potrzebujących. Osobach, które nie są czasami w ogóle w stanie zwrócić się do nas o taką pomoc. Ta sytuacja dla nas wszystkich jest trudna, w szczególności dotyka najbardziej te osoby potrzebujące, osoby samotne, osoby, które wychowują samotnie dzieci. Do domu samotnej matki trafiły paczki zarówno dla matek, jak i ich dzieci. Na pewno naszym mamom i dzieciom się przyda, sprawi wiele radości przede wszystkim i jesteśmy zadowolone przede wszystkim z maseczek, środków dezynfekcyjnych, bo to jest taki towar, który jest w tej chwili konieczny i potrzebny. Dom samotnej matki w Tarnowie powstał po to, by wspierać kobiety w kryzysie. Dzięki wsparciu łatwiej odnaleźć się w codziennym funkcjonowaniu. Na co dzień pomagamy samotnym matkom, najczęściej kobietom ciężarnym, które zostały w sytuacji bardzo trudnej, losowej. Najczęściej jest to sytuacja materialna, rodzinna, porzucenie przez partnerów i one tutaj do nas trafiają przed porodem, po porodzie, mogą przybywać do 6, ale tak maksymalnie do ukończenia pierwszego roku życia dziecka. Pomagamy im wrócić do społeczności, do normalnego życia, do tego, żeby żyły samodzielnie. Dodajmy, że w tarnowskim domu przebywa aktualnie 3 kobiety z dziećmi, ale siostry zakonne świadczą pomoc również niestacjonarnie.